Cześć kochani, witajcie. Niestety nie możecie zobaczyć mojej twarzy, bo mamy dalej stan pandemii, ale uwierzcie na słowo, jesteśmy teraz w przepięknym miejscu, które rok temu o tej porze wyglądało zupełnie inaczej. Jesteśmy w Zakopanem na konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zaczęliśmy pięknie ten dzień, bo od mszy świętej, także powierzyliśmy ten dzień ciężką pracę, która nas czeka temu, który wierzymy, że nas w tym wszystkim dzisiaj wesprze. I cóż, chciałabym Wam pokazać to miejsce, bo tak naprawdę ono było zawsze biało-czerwone. Pamiętam je od 2001 roku, kiedy przyjechałam tutaj po raz pierwszy. Były tłumy kibiców. No dziś niestety tego nie ma, chociaż słychać takie pojedyncze trąbki i widać tutaj niektórych, którzy mimo pandemii przyjechali, żeby z podskoczni kibicować polskim skoczkom. A teraz oto i ona, majestatyczna, wielka krokiew. Pokazaliśmy Wam teraz to, co znajduje się pod skocznią, ale mamy dla Was więcej atrakcji, ponieważ sami będziemy dzisiaj pracować w biurze prasowym i w sektorze prasowym na skoczni. Chcielibyśmy Was zabrać ze sobą. Także zapraszamy na wycieczkę po takiej dziennikarskiej kuchni Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Chodźcie. Tak jak obiecaliśmy, tutaj pod wielką krokwią znajdują się biura prasowe, miejsce pracy fotoreporterów, dziennikarzy telewizyjnych, prasowych, radiowych. Także mając te oto akredytacje, możemy tutaj wejść. Zapraszamy Was. Po mojej lewej stronie widzicie miejsce, gdzie pracują fotoreporterzy, czyli ci, którzy dostarczają nam cały materiał fotograficzny z zawodów Pucharu Świata. Tutaj są kolejne miejsca, tutaj jest bufet, tam już jest przejście na skocznię. A my teraz pójdziemy do miejsca, gdzie mamy wyznaczone swoje stanowiska pracy. Jest godzina 12, do zawodów zostały 4 godziny. A wydaje się, że nikogo tutaj nie ma. No ale tak wygląda to miejsce, gdzie rzeczywiście dziennikarze bardzo ciężko pracują przez cały czas zawodów. Także my zaraz się tutaj rozpakujemy i będziemy się przygotowywać już do robienia materiału, do nagrywania wywiadów, robienia zdjęć, żebyście później mogli zobaczyć to, co się nam uda tutaj zrobić. No to my zajęliśmy już miejsce w biurze prasowym, a teraz wyszliśmy na zewnątrz. Nie wiem, czy słyszycie, czy możecie usłyszeć ten warkot, ale tutaj trwają bardzo intensywne prace nad dopracowaniem, przygotowaniem transmisji na żywo, którą najprawdopodobniej będziecie dzisiaj oglądać ze skoków narciarskich. Chcielibyśmy Wam też pokazać przynajmniej same wozy transmisyjne, żebyście sobie mogli wyobrazić, jak dużo tego sprzętu tutaj jest. My zaczęliśmy robić transmisję i zajmuje nam to też dużo czasu, ale zobaczcie, na jakim poziomie te transmisje robi się już w profesjonalnej telewizji. Tutaj obok właśnie trwa odśnieżanie wysięgnika, na którym będzie podniesiona jedna z kamer. Byliśmy przed skocznią, byliśmy w środku w biurze prasowym, ale brakuje najważniejszego miejsca. Wiecie jakiego? Chodźmy na skocznię. Zmierzamy teraz do sektora, który został nam wyznaczony jako medium. Oprócz nas pracuje tutaj radio, pracują portale internetowe, które zbierają materiały do wywiadów, które też nagrywają, robią zdjęcia skoczkom oddającym swoje skoki. Chodźcie, pokażemy Wam więcej. Na razie jest tutaj bardzo pusto, ale zapewniam, że to miejsce zapełni się już za pewnie 2 godziny. Nie wiem, czy to widzicie, ale zaczyna właśnie sypać śnieg. Wczoraj tego śniegu było o wiele więcej, temperatura jest też niska, stąd taki mój ubiór. Jest dzisiaj jakieś minus, myślę, 17 stopni. Mamy nadzieję, że wytrwamy w tych warunkach, ale zmierzając do sedna, chciałabym Wam też pokazać te trybuny. Tutaj po lewej stronie udało się zawiesić kilka transparentów, które nieodłącznie kojarzą się z Pucharem Świata w Zakopanem, ale niestety są to tylko transparenty. Tutaj kolejne trybuny, to jest tak zwany sektor C, które zawsze są pełne. Za nimi znajdują się domki, w których skoczkowie mogą serwisować swoje narty, przebrać się do zawodów, a później już jest wyciąg, po którym zmierzają na górę Wielkiej Krokwi.
Na pewno chcielibyśmy też, żebyście zobaczyli tę siatkę, bo to jest dla nas dziennikarzy w tym czasie pandemii bardzo ważne miejsce. Ze względów właśnie epidemiologicznych, wywiady, które robimy ze skoczkami po zawodach, możemy robić z tego miejsca, ale generalnie musimy ze statywem od mikrofonu albo z tyczką, czy kto co ma, po prostu dosięgnąć tak, żeby podłożyć ten mikrofon też zawodnikowi, czy trenerowi, czy innej osobie, która będzie się mogła wypowiedzieć. Także te warunki naprawdę są trudne, ale robimy co w naszej mocy, żeby Wam dostarczyć jak najwięcej materiałów, jak najfajniejszych treści. Pewnie, ja mam mikrofon wolny, to mówię, gadę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak wspominałam wcześniej, jesteśmy na dobrych kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów, dlatego możemy tutaj wejść, bo w czasie zawodów będzie tutaj trwało studio komentatorskie, które będziecie mogli też zobaczyć w telewizji. Także jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie zasiądą komentatorzy, jest rozłożony, rozkładany cały sprzęt wykorzystywany do transmisji. Spróbujemy przejść dalej. Jeśli ktoś z Was miał okazję przyjechać na Puchar Świata do Zakopanego w poprzednich latach, to na pewno wie, kto zajmuje się oprawą tego wydarzenia. Są to niesamowici panowie, którzy tworzą tutaj razem z kibicami wspaniałą atmosferę. Spróbujemy za chwileczkę z nimi porozmawiać. Dotarliśmy tutaj na górę, do miejsca, skąd no, zawsze kibice byli zagrzewani do kibicowania, do tańców, do śpiewów. Ja od 15 lat pamiętam, że jak przyjeżdżałam tutaj, to zawsze bardzo dobrze się bawiłam. No i dzisiaj właśnie chciałabym zapytać, jak panowie się dowiedzieliście o tym, że ten Puchar Świata będzie wyglądał inaczej w tym roku? Co pomyśleliście wtedy? Pomyśleliśmy, że to będzie najsmutniejszy Puchar Świata w mojej 20-letniej przygodzie z tą imprezą, z oprawą Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. No i niewątpliwie tak jest. Jest to najsmutniejszy w historii puchar, bo nie ma serca tej imprezy, a sercem niewątpliwie zawsze byli polscy kibice, którzy nieśli sportowców do dalekich skoków i motywowali ich, dopingowali. Przyjeżdżali tutaj tak naprawdę przeżyć swego rodzaju święto, które jest jedynym i wyjątkowym, myślę, w skali świata i ma miejsce raz w roku, także jak nawet raz w roku nie ma możliwości, aby pokibicować, pobawić się, potańczyć, pośpiewać, no to myślę, że jest jednak smutno. Za nami jest trochę flag. Jak one się tu znalazły? Bo wierzę, że Wy mieliście w tym swój udział, żeby tych kibiców w jakiś sposób tutaj też przywieźć. Oczywiście, w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że ta impreza będzie w pandemii, przygotowywaliśmy format tej imprezy taki, aby jednak poczuć tu przez trochę normalność. W związku z czym pomyśleliśmy, no musimy w jakimś stopniu tych kibiców zapewnić na tej imprezie. Postanowiliśmy, że zrobimy akcję, którą nazwaliśmy sobie rekord flagi i polega to na tym, że kibice mogli przesłać do nas flagę, swoją flagę, która im towarzyszyła nie tylko na Pucharze Świata, ale często na innych imprezach w różnych nawet krajach i w ten sposób poprzez flagę, która jest symbolem każdego polskiego kibica, oddać ich obecność. Jest to, mam nadzieję, jedyna impreza, kiedy te flagi są bez ich właścicieli, ale z pewnością patrząc na te flagi można odnieść takie wrażenie, że jest to swego rodzaju symbol tak naprawdę i tej pandemii, i polskiego kibica wspierającego polską reprezentację. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Kochani, jesteśmy w kolejnym miejscu. Zobaczcie sami. Tak widać stąd Wielką Krokiew. Oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ma jeszcze zawodów, dlatego możemy teraz tutaj być w tym momencie, bo zmierzamy właśnie do miejsca, które na pewno wszyscy znacie z transmisji telewizyjnych. Skoczkowie właśnie tutaj udają się, tutaj odpinają narty i tutaj jest takie jedno, zaraz je pokażemy, takie miejsce, gdzie właśnie ustawiają się ci, którzy oddadzą najlepszy skok w konkursie i mają najwyższe noty i obejmują prowadzenie w klasyfikacji danego konkursu. I na tym kończymy naszą wycieczkę po skoczni. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście razem z nami, zobaczyliście różne miejsca, do których normalnie w czasie zawodów
po prostu nie każdy może wejść. A i my dzisiaj się czujemy VIP-ami, bo jesteśmy tutaj w Zakopanem i możemy oglądać Puchar Świata na żywo. Zapraszamy do sprawdzania wywiadów. Ciąg dalszy za 2 godzinki, kiedy rozpocznie się konkurs. Wtedy też zaczniemy bardziej intensywną pracę, aby tego materiału jak najwięcej dla Was zdobyć. Trzymajcie się, cześć! Panie Adamie, jak Pan podsumuje ten weekend z Zakopanem? No, myślę, że całkiem pozytywnie. No, drugie miejsce w drużynie, dzisiaj 5. miejsce Andrzeja. Oczywiście, że gdzieś tam nadzieje były na więcej, bo zawsze takie nadzieje są. Ale trzeba po prostu małymi kroczkami znów odbudowywać to, co jest dobre. Znaczy dobre, no, to co było na turnieju 4 skoczni i w Neustadt. Dzisiaj czegoś tam zabrakło, minimalnie. Ale teraz Lahti to jest taka skocznia, że my lubimy jako Polacy te Lahti. Więc mam nadzieję, że wrócą te skoki chłopaków, które były właśnie na turnieju 4 skoczni. Pozdrawiam widzów z Synaj TV.